Ten filmik jest dla Ciebie, jeśli robisz max 20 żonglerek i piłka Ci spada, albo jeśli podczas żonglowania piłka odbija Ci się na wszystkie strony. Siemanko, ja jestem Hubert i kiedyś miałem ogromny problem z kapkowaniem, ale w końcu się tego nauczyłem i dzisiaj nauczę Ciebie, także oglądaj uważnie. Oprócz tego, że dziś poznasz najszybszy sposób na naukę żonglerki, to powiem Ci też, dlaczego tej żonglerki w ogóle warto się nauczyć, jakie są najczęstsze błędy przy kapkowaniu, dam Ci najważniejsze tipy, żebyś szybciej nauczył się kapkować, a na koniec pokażę Ci 3 podbicia piłki z ziemi, które wyglądają fajnie, są proste i nauczysz się ich dosłownie w minutę. Po pierwsze, po co w ogóle uczyć się żonglerki? Przecież podczas meczu nie będziesz szedł i nie będziesz sobie kapkował piłki między przeciwnikami, ale opanowanie żonglerki pozwoli Ci lepiej czuć piłkę i rozumieć jej zachowania. Więc dzięki nauce żonglerki bardziej oswoicie się z piłką, będziecie lepiej wiedzieć, jak ona będzie się w ogóle odbijała na boisku, dzięki czemu będziecie mogli lepiej ją przyjąć, ominąć przeciwnika i tak dalej. Także żonglerkę naprawdę warto się nauczyć. Zresztą zwróćcie uwagę na to, że praktycznie każdy profesjonalny piłkarz, może prawie każdy profesjonalny piłkarz, jak ma swoją prezentację zawodnika w nowym klubie, to żonglować potrafi, także coś w tym musi być. Po drugie, podam Ci kilka najczęstszych błędów, które może robisz podczas żonglowania i przez to ta żonglerka Ci po prostu nie wychodzi. Po pierwsze, jesteś bardzo spięty podczas żonglowania, przez co ta piłka nie zachowuje się naturalnie, nie masz takiego luzu podczas żonglerki. Po drugie, nie kapkuj jedną nogą, bo to Cię będzie męczyło. I to nie jest przyjemne, uwierz mi, tak ciągle latanie z jedną nogą. Uwierz, że o ile na początku żonglerka obiema nogami może wydawać Ci się trudna, tak jednak po czasie to będzie dla Ciebie dużo prostsze, aniżeli żonglowanie tylko jedną nogą. Zobaczysz, z czasem. Trzeci błąd jest taki, że próbujesz odbijać piłkę różnymi częściami stopy. I okej, o ile to jest fajne, że sobie odbijasz raz wewnętrzną, raz zewnętrzną i tak dalej, tak jednak na początek opanuj tą zwykłą, tradycyjną żonglerkę, bo podstawy na początku są ważne. Z czasem wiadomo, że fajnie, jak będziesz sobie żonglował też wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną, bo to będzie bardziej meczowe i wtedy będziesz lepiej rozumiał sytuację na boisku i to, jak ta piłka się zachowa. Ale na początku opanuj podstawy i zwykłą żonglerkę. Uwierz, że tak będzie lepiej. Czwarty błąd jest taki, że po prostu nie wiesz, jak żonglować, nie wiesz, którą częścią nogi tą piłkę odbijać, przez co ona Ci ucieka na wszystkie strony i Ty nie potrafisz jej opanować. Dlatego przejdźmy do tego, jakie są najważniejsze tipy podczas nauki żonglerki. Pomogą Ci one opanować tę umiejętność dużo, dużo szybciej. Także oglądaj uważnie. Po pierwsze, weź sobie wygodne buty do gry w piłkę. Ja wiem, że to jest banalne, ale uwierz, że dużo szybciej nauczysz się żonglować w takich butach, aniżeli na przykład w klapkach. Po drugie, kiedy kapkujesz, nogi miej lekko ugięte w kolanach. Pewnie zastanawiasz się, którą częścią stopy kapkować. Powiem Ci tak, ja kapkuję tą częścią stopy, czyli palcami, ponieważ mi się dzięki temu robi łatwiej triki, na przykład dookoła świata. Ale Ty możesz kapkować całym śródstopiem, co będzie dla Ciebie pewnie lepsze, jeśli grasz mecze, bo jest to takie bardziej meczowe odbicie piłki, także ono będzie dla Ciebie po prostu lepsze. I teraz zobacz, tak wygląda żonglerka samymi palcami i tak jak mówiłem, dla mnie jest to prostsze, bo mogę sobie potem robić triki na przykład dookoła świata. O tak, jak chcecie poradnik na dookoła świata, to mówcie. A tak wygląda żonglerka całym śródstopiem i tak jak mówiłem, dla Ciebie może być to dużo lepszy typ żonglerki. Czwarta wskazówka jest taka, że bądźcie wyluzowani podczas żonglowania. Słuchajcie, żonglerka ma przede wszystkim sprawiać Wam przyjemność, to nie ma być jakiś obowiązek albo coś, czego nie lubicie. Róbcie sobie to na totalnym luzie, nie musicie od razu pobijać w tym rekordów Guinnessa ani być mistrzami świata. Także naprawdę spokojnie. Przechodzimy teraz do rzeczy, na którą pewnie czekacie najbardziej, czyli najszybszy sposób na naukę żonglerki. Ja uczyłem się w ten sposób, nauczyłem się, także mam nadzieję, że i Wam ten sposób pomoże. Dobra, więc chodzi o to, żebyście rozstawili sobie kwadrat. Ten kwadrat może być całkiem duży, bo Wy dopiero uczycie się żonglować i chodzi o to, żebyście mieli do tego odpowiednią przestrzeń. I w tym kwadracie będziemy robić ćwiczenia, które zaraz Wam pokażę. Dobra, więc jak już jesteście w tym kwadracie, to staracie się odbijać piłkę tak, że raz piłkę odbijacie Wy nogą, a raz ta piłka odbija się od ziemi. I chodzi o to, żebyście nie dawali tej piłce uciec poza kwadrat. Żebyście cały czas sobie tak tą piłkę odbijali na przemian. Raz prawa, raz lewa noga. I raz prawa, raz ziemia, raz lewa, raz ziemia i tak dalej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Próbujcie od razu odbijać obiema nogami, czyli raz faktycznie prawą, raz lewą. Nie tak, że tylko odbijacie sobie prawą albo tylko raz lewą, tylko od razu obiema nogami. Przyzwyczajajcie tą drugą, słabszą nogę do tego, żeby miała ten kontakt z piłką. I dalej, kiedy zacznie Wam wychodzić kapkowanie, raz noga, raz ziemia, to dokładacie sobie więcej podbić, na przykład prawa, lewa, ziemia, prawa, lewa, ziemia, prawa, prawa, ziemia, lewa, lewa, ziemia, prawa, 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 lewa, lewa, prawa.
I widzicie, tutaj piłka mi uciekła, ale jak ona wam wypadnie, to nic się nie dzieje. Na początku nikt nie jest mistrzem świata w tym, czyli w żonglerce w tym wypadku. Po prostu róbcie sobie to na totalnym luzie i kapkujcie sobie dowolnymi metodami. Tak będzie dobrze i w końcu się nauczycie. Kolejny punkt. Jak już żonglerka zacznie wam wychodzić w tym większym kwadracie, to żeby sobie utrudnić zadanie, to zmniejszajcie sobie obszar, czyli ten kwadrat. Nie jakoś znacznie, ale tak, żebyście po prostu dawali radę i zwiększali sobie ten poziom trudności. W ten sposób rośnie wasz skill i wasze panowanie nad piłką. Co prawda tak przekombinowałem, że już zrobiłem coś innego niż kwadrat, ale to już tam wiecie, bawcie się dowolnie, może być nawet kółko. Gdy na początku uczycie się kapkować, to możecie sobie podrzucać piłkę z rąk i w ten sposób zaczynać waszą żonglerkę, ale ja polecam wam uczyć się kapkowania z podbijania piłki z ziemi. I zaraz pokażę wam na to trzy proste i fajne sposoby, których nauczycie się pewnie jakoś w minutkę. Ale zanim to, byczki, wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam możecie głosować, na co mają być kolejne poradniki. Jeśli chcecie na przykład na mocne strzały albo podkręcone, to możemy zrobić. Na dookoła świata też mam fajny poradnik, także też możemy podziałać. A jak chcecie na coś jeszcze innego, to też piszcie. Także wpadajcie na Insta. A teraz trzy najprostsze i fajnie wyglądające podbicia piłki, których bardzo szybko się nauczycie. Pierwszy sposób na podbicie piłki, czyli takie przetoczenie z prawej nogi na lewą nogę. Ja to wykorzystuję najczęściej, jest to dla mnie najprostsze, a robi się to tak. I właśnie po tym podbiciu piłki najlepiej robi mi się triki, na przykład dookoła świata. I właśnie po tym podbiciu piłki najlepiej robi mi się triki, na przykład dookoła świata. Hop! Jest! I piękny strzał. Nie taki piękny. Drugie podbicie piłki polega na tym, że ustawiacie się nogami obok piłki i te nogi próbujecie ścisnąć do siebie, w wyniku czego ta piłka wam się podbija. I lecimy z kolejnym pięknym strzałem. Powtarzalność. I trzecie podbicie piłki wydaje się najtrudniejsze i właściwie trochę tak jest, ale wygląda jednocześnie najfajniej i uwierzcie, że szybko się go nauczycie. A polega ono na tym, że stawiacie sobie jedną nogę obok piłki, a drugą nogą próbujecie, właściwie tą częścią stopy, tyłem stopy, próbujecie podbić piłkę o tą nogę tak, żeby ona się podbiła. Mniej więcej coś takiego. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla was przydatny. To jest mój pierwszy film na YouTubie, także piszcie, co ewentualnie byście dodali, co zmienili. Jestem otwarty na wasze sugestie. A i pamiętajcie, wpadajcie na Insta, zostawcie subika, łapkę w górę i elo.